Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem pokazać kryształy srebra. Pierwszy pokaz, który mam pokazania, to są naturalne kryształy srebra. One pochodzą z Maroka. Piękny samorodek. Dość ładnie wykształcone kryształy, drobne. Ale chciałem Wam też pokazać kryształy srebra syntetyczne. Już Wam pokazuję. Tutaj mam jeden taki kryształ. Wygląda troszkę jak wielki płatek śniegu. Przepiękne, wielkie kryształy. Pięknie wykształcone. O takim troszkę słupkowym pokroju, dlatego to się ułożyło w płatek. To jest coś, co wygląda jak płatek śniegu. A tutaj jest kolejny fragment. Te kryształy już są o wiele większe. Takie troszkę beczułkowate, o bardzo ładnym pokroju. Oczywiście powierzchnia jest idealnie gładka, błyszcząca. Pięknie to odbija światło. Tego rodzaju syntetyczne kryształy otrzymuje się w wyniku elektrolizy, krystalizacji metalu podczas procesu elektrolitycznego. Pokazuję Wam teraz, jak to wygląda po przeprowadzonym procesie w tym elektrolizerze. Przepraszam za jakość, ale to wytwórca tych kryształów po prostu przysłał mi film w takiej jakości. Mniej więcej macie pojęcie, jak to wygląda. W ten sam sposób można krystalizować inne metale i uzyskiwać takie piękne, duże kryształy tych metali. Wszystko wygląda spektakularnie. Dla ludzi zafascynowanych srebrem, czy w ogóle zafascynowanych metalami szlachetnymi, to jest takie, myślę, takie fajne uzupełnienie zbioru.